Cześć, tu Adam z kanału Adam's Fishing TV. Jak Wam obiecałem, dzisiaj ruszamy na sieje. Jest bardzo wcześnie rano, jak widzicie na razie jestem w pokoju hotelowym. Daleka droga, więc postanowiłem wziąć hotel na jedną noc. Przyjechałem wieczorem, przespać się. Teraz już czas się zbierać, jakieś tylko śniadanie. Czas na fajne ryby. Dzisiaj paru znajomych będzie, więc oglądajcie, na pewno będzie się coś działo, na pewno będzie wesoło. Zostawcie łapkę w górę na początek, żebyście nie zapomnieli, bo na pewno będzie film warty obejrzenia. No i proszę bardzo, popatrzcie, ile trzeba sprzętu, żeby wybrać się rodzinnie na ryby. Ale można, prawda, Ania? Można tutaj. Jest Ania, pamiętacie Anię z filmu? Halo! Jak nam tyłki strzepała white bezami na łódce. Tutaj Krzysiek, Kuba. Później jeszcze porozmawiamy z Kubą, bo będę miał dla Was coś do przekazania. Zobaczcie. Popatrzcie, ile sprzętu. Nie rozumiemy narzekań ludzi, że za daleko, za zimno, albo to z dziećmi. Wystarczą chęci i można naprawdę dużo. Przyjechaliśmy już wcześniej, natomiast nie było gdzie zaparkować. Musimy parkować na ulicy. Ale pokażę Wam jeszcze jednego gościa, gdzieś się schował. Nasza jubilatka dzisiejsza. O, proszę bardzo, cześć. Jest tutaj Misio i jest nasza jubilatka. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje. No. Ale mnie zaskoczyłeś? Słuchaj. Najlepszego zdrowia i szczęścia, bo jak Krzysiek mówi, na Tytaniku zdrowi byli, szczęścia im brakło. Więc ci mówię szczęścia. I zdrowia, a i wytrwałości, bo czasami wiem, jak jest z tymi rybami. Tak. A z rybami? Tak, okay. Krzyczysz na męża czasami, ale on tylko na ryby, nic złego nie robi. Jak widzicie, można nawet i psa zabrać ze sobą, ale wystarczą chęci, naprawdę chęci. A tutaj reszta dojechała. Później będziemy sprawdzać, czy wszyscy wrócili. Na podstawie dokumentacji wideo. Generalne liczenie będzie. Zobaczcie. Ktoś tu jeszcze wsiada, czy nie? Tutaj jak... Dzieciaki. No i wreszcie udało się nam dojechać na dzisiejsze miejsce łowienia. Popatrzcie, jak to wygląda. Tam, gdzie widzicie w oddali ten brzeg, to stamtąd było jechane. To sami możecie ocenić, jaka odległość. Ale popatrzcie, co się tutaj dzieje. Psy w swoim żywiole. Jak sami wiecie, w rybach nie zawsze chodzi o ryby. Ja mam łopatę. Weź u mnie w saniach jest. Odkryj ten. Tu popatrzcie. Daleko idź do ciebie. Trzymaj. Jak się jechało? Bardzo dobrze, tylko nogi zmarzły. Trochę daleko, nie? Nie. No
jest okej, no. Da się wytrzymać, zaraz ten kolejemy. I to jest właśnie podejście, nie? Do tych wszystkich, co siedzą w domu, da się tak wytrzymać. Jest, da się. Ci, co mówią, że jest mróz i dzieci i daleko, da prawda? Się. To da się. Szczęśliwi na miejscu. Adaś. Zaraz się da. Zobacz, co z psem robię. Popatrz. No słuchaj, no to jest kolejne dziecko. To całkiem dobry pies był jeszcze wczoraj. A dzisiaj co zrobił? Nie, a jutro znowu będzie. Już proszę, o, na miejscu. Tak, jutro znowu będzie dobry. O, proszę bardzo. Czyli czuję się jak u siebie w domu. Tutaj popatrzcie, Krzysiek rozstawia już namiot. No to słuchaj, zmarsz. Popatrzcie, kłady kładami, ale zobaczcie, jaki tutaj jest sprzęt. No. Takim sprzętem na ryby już można jeździć. Tutaj największe parcie na ryby, jeśli chodzi o sieje, to ma Krzysiek. Zobaczcie, namiot już jest rozstawiony, on już jest gotowy do łowienia. Gdzie reszta się zastanawia, gdzie tutaj się rozstawić. Szybka decyzja męska. Bach, bach jest. Popatrzcie, jak tutaj to wszystko wygląda. Za bardzo zbliżenia nie mogę zrobić. Kamera, która robi zbliżenia na tym rozie, troszeczkę przymarzła, ale ratuje się tą kamerą. Też jest fajnie. Jest normalnie całe miasto. Całe miasto na lodzie. No to właśnie. To ma być cholera jasna, to? Zaraz będzie po dupie. Skończyły się mrozy, takie ekstremalne. Teraz jest minus jakieś 10 Celsjusza, 12 może. Nie jest źle, reszta dnia ma być słoneczna, ale mroźna. W bardzo miłym towarzystwie tutaj macie następny side by side. No dobra, ja też idę rozkładać namiot. Spróbuję jeszcze wam jakieś ryby dzisiaj pokazać, nie tylko to, co się dzieje obok, chociaż ryby dzisiaj tak naprawdę to będą dodatkiem do tego wszystkiego, co się tutaj będzie działo. Każdy zadowolony, uśmiechnięty, mimo mrozu, mimo dalekiej drogi, bo jednak trzeba było jechać ponad 3 godziny. Ja byłem w hotelu, część była w hotelu, część przyjechała od razu z drogi, więc ogromne poświęcenie, ale na pewno warto fajnie spędzić czas. No i jak na razie przewidywania się sprawdzają. Ryba pływa, ale omija przynętę. Chyba jest trochę za głośno. Dużo ludzi, przyjemnie spędza się czas, wesoło. Natomiast nie do końca to się przekłada na ilość złowionych ryb, ale nie ryby są najważniejsze w takich wyjazdach. Jadąc tutaj wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o wynik złowionych ryb, nie będzie to powalająca liczba. Natomiast czas spędzony razem w fajnym towarzystwie bezcenny. Zobaczcie, jak wygląda dno. Tutaj popatrzcie, jestem na 52 stopach. Temperatura wody jest 34 stopnie Fahrenheita. Tutaj macie różne muszelki. I od czasu do czasu przypływają sieje tutaj. Dzisiaj będę łowił w taki sposób. Dlatego właśnie mam echosondę LX9 Markuma. Bo to przychodzi dodatkowo z kamerą, to co wam kiedyś mówiłem. Kamery używam bardzo rzadko. Natomiast tutaj jak przyjeżdżam na sieje, to kamery używam wtedy często, bo tu jest czysta woda, jak sami widzicie. Jestem 52 stopy pode mną, a jest super przekaz. Ryby ważniejsze niż jedzenie.
O, przepraszam. Nic się nie dzieje. Wytniesz? Całego ciebie, czy tylko nie, to, co powiedziałeś? To, co powiedziałem. Spierdzieliłem branie, wiesz, tak fajnie dziubnęła, spuściłem szyntę na dół, wiesz, i dosłownie, okay. Nie wiem, może dwa ruchy i było fajne dziubnięcie. Ja takie... na kamerę łowię. Tak? Przepływają ryby, wiesz? Ja wiem, one tutaj są, tylko... No ale... Ale na bogato. O, podejrzewam, że jest teraz właśnie ryba na dnie, bo już słabe je widać, one są bardzo blisko dna. Ale ty masz tu 69, ja tam mam 64. O tak? No. Okay. To jesteśmy dobrze, bo jesteśmy dobrze. Na dobrym spadku. Tak. Czyli ja jestem na górce, u ciebie idzie w dół wszystko, nie? Tak. Ciekawe, Krzysiek na jakiej jest głębokości, to byśmy wiedzieli, no jak ten spadek idzie, wiesz? Mówił chyba przed chwilą, ale nie słyszałem, wiesz? Ja myślę, że dzisiaj to dużo rzeczy nie będzie tutaj słychać. Tak. Ale dzisiaj to chyba... Dużo ludzi, wiesz, dużo dzieci, nie? Ale to chyba nie o ryby dzisiaj chodzi, nie? Żeby fajnie spędzić czas. Stary, zawsze możemy jutro się skoncentrować bardziej na rybach, no. Nie? Ja to jeden dzień i wracam, nie? Aha, okej. Okay. No my zostaniemy na pewno do jutra. No to przynajmniej raporty jakieś będę miał, jak wam poszło jutro i... Ten. Ej, nie ma co dnia spisywać na straty jeszcze. A nie, no słuchaj. Na pewno będzie fajna zabawa. A wiesz o tym, że jedna ryba może zmienić cały dzień, nie? Może być cały dzień na pusto, a walniesz rekorda i co wtedy? Dokładnie. Więc to nigdy nie wiadomo. A powiem ci, że ostatnio miała moja 23 i 3 czwarte. O, no to ja ostatnio złowiłem na Fox River. No. W Depri, jednej nie zmierzyłem, no bo duża była, drugą jak zmierzyłem, bo one były podobnych rozmiarów, 21 cali. 21? Powiem ci, że kurczę, na te wędki, taka fajna zabawa. Stary, tamta 23 i 3 czwarte to była moja największa do tej pory, nie wiedziałem, jak ją wyciągnąć z dziury, nie, no. Bo była za duża, ręki no, nie mogłem no. Pod nią podłożyć, nie? Także no, tutaj, no, ręcznik widzę też masz przygotowany, bo inaczej tej... Ślimaki, inaczej nie? Nie można wyciągnąć, nie? Ślimaki, kurde. No nic, idę tam, Beata krzyczy, że trzeba coś zjeść. Ciężko, no. Ja też zaraz idę. Ja wiem, że to ciężko, do mnie też krzyczała już parę razy. Jak rybę pokazuję to. Jeszcze 5 razy dźwignę i idę. Ostatnie 5, nie? Jak ostatni rzut. No. Takie łowienie to ja rozumiem, nie? Czekaj, najpierw chcę smaka narobić ludziom, którzy będą oglądali. Jak to wiesz, jak to smakuje jajecznica? Poproszę. Jak smakuje jajecznica na 60 stopach wody, nie? Ale powiem ci, no pogoda trochę chłodno jest, bo ten wiatr, ale słońce robi robotę. Nie ma wiatru, dlatego jest. Troszeczkę wieje, ale to tak minimalnie, nie? Nie, no nie jest źle w porównaniu. Jak potrafi tutaj wiać, to nawet nie można powiedzieć nic złego. W Minnesocie było minus 27 i wiatr do 20. Okay. Rzucisz widelce na to? Popatrzcie. Dziękuję. To dla tych wszystkich, którzy teraz oglądają i są głodni przed monitorami, przed telewizorem. Lepiej smakuje, nie? No i przyszedłem do namiotu dziewczyny odwiedzić. Naśka nagrywa normalnie, a tu ani makijażu, zaskoczył. Słuchaj, bez makijażu najlepiej, nie? Popatrzcie, ja jak nie tutaj... wiem dla kogo! Tak z zaskoczenia nas. Do tego nie będę kontynuował tematu, bo to jest temat rzeka. A jesteśmy na jeziorze. Z tego co się orientuję, to specjalnie namiot został kupiony. Tak. Tylko po to, żeby była kuchnia. Tak jest. Popatrzcie tutaj i pieski mogą być, i dzieci mogą być. Wystarczy tak naprawdę chęci. Chęci i fajnie można spędzić czas rodzinnie. O, wszyscy pojedli, teraz i piesek musi pojeść. Ale chyba coś dobrego, bo tak spokojnie stoi, czeka, aż będzie przygotowane. Zobaczymy, czy zje, bo on ostatnio wybrędny. Słuchaj, dzisiaj pobiegał. On wczoraj nie jadł, także myślę, okej, ma konkurencję. Chciałam powiedzieć, że mam ręcznik, jeśli ktoś by się chciał. A ja myślałem, że to, że wziąłeś ręcznik, żeby sieje wyciągać z wody, bo one tu taką ślizgłe. Więc ja to tak samo dziękuję za dobre śniadanie. Idę, może uda mi się jakąś rybę złowić. Nie, ja to dziękuję. No nie, podziękujesz jak zjesz. Co by powiedzieć? Ja, jak mi ja nie dobrze.
Nie no. Bunkrów nie ma, ale też jest super, no, nie? Nie no, dzień jest jak dzień. Znaczy dzień jest zarąbisty na przedostatni, znaczy ostatni dzień lutego. A no. Fajna pogoda. Mamy parę rodzin. Ryby za bardzo nie dopisują, no ale to są ryby. Ryby nie chciały dołączyć do imprezy, no, o tak można to powiedzieć. Można tak powiedzieć, ale i tak jest fajnie. A może coś się odmieni. No, w tej chwili są, ale nie chcą gryźć, ale za pół godziny, za godzinę może to się zmienić. No zobaczymy. Tak, będziemy się zbierać. No nie, nie. Dopiero południówki. Jeszcze cała nocka, nie? Nie, no nocka nie, ale jeszcze chwilka. No na pewno trzeba się zebrać, na pewno zanim się ciemno zrobi, nie? Bo stąd jednak do brzegu. Ile tutaj jest? Ja myślę, że tak z 5 mil to tak lekką ręką do brzegu jest. Chwilkę jechaliśmy. A to jest dobre, że lód jest ładny, fajny, płaski. Nie ma dużo śniegu, nie ma połamanego lodu, który nachodzi jeden na drugi i można szybko się przemieszczać właśnie. Ja ci powiem, że ja nawet jadąc tutaj to wybierałem więcej śniegu, bo mi sanie po lodzie to tańczyły, tak. A po śniegu jednak troszeczkę lepiej się je ciągnęło. No ale kawałek jesteśmy stąd. Lód jest bardzo gruby. Nawet zmierzę przytrzymasz? A co? Mogę to zmierzę, nie? Tylko żebym miarkę znał. Aha. Zawsze jak. Przemierzymy ile to jest lodu. Okej. Dotąd. 19 cali. 19 cali to ile to jest? 48 centymetrów lodu. Tak. No to już nie w kij dmuchał. To lodu troszeczkę jest. No pół metra praktycznie. No? Mhm. Słuchajcie, my jechaliśmy kładami, no a niektórzy pick-upami, samochodami jechali. No. Tutaj jest tak, że jak samochód wpadnie pod lód, to nie dość, że tracisz auto, to jeszcze masz ile? 30 dni chyba na wyciągnięcie tego samochodu na swój koszt. Żeby nie dostać mandatu. Żeby nie dostać mandatu, bo później za każdy dzień powyżej 30 dni są dosyć wysokie mandaty za to, że ten samochód w wodzie przebywa. Więc nie dość, że się traci pieniądze w samochodzie, no bo już taki samochód to raczej nie pojedzie, chyba że to była amfibia. Dwa, że trzeba wyciągnąć na swój koszt. No i trzy, nie ma łowienia wtedy. To chyba najbardziej bolesne, nie? Jadąc na ryby, utopić samochód i nie móc połowić. Nie utopiłem, ale na lód wjeżdżałem. Nie będę wjeżdżał. Nie chcę tego eksperymentować. Ja byłem na lodzie autem dwa razy. Pierwszy i ostatni. No tak. I więcej też się nie wybieram, bo byłem też chyba z 3-4 mile od brzegu na grubym lodzie. Ale to nie ma tak, że lód jest bezpieczny. Nigdy nie ma lodu bezpiecznego. To, że tutaj jest teraz 48 cm, to nie znaczy, że gdzieś tam kilometr dalej będzie ten sam lód. Zwłaszcza, że my jesteśmy naprawdę na bardzo głębokim jeziorze. Ja tutaj jestem, mam 51 stóp pode mną. Ty masz namiot twój rozstawiony ile? 30 metrów stąd? Tak. Ile ty tam masz już? 65. No, 65 tu. To już jest inna głębokość, już inaczej te prądy, wszystko tutaj chodzą, więc ja mówię, no kład to jeszcze kład, nie? Chociaż też się zdarzają, że i kłady wpadają, i snowmobile wpadają pod lód. A też tu przy wjeździe było, widziałeś, choinki były powstawiane, tak. Bo był delikatny tak, było pęknięcie, tak, no. No i tak samo było, widziałeś, leżała platforma, tak. To gajdowie ułożyli platformę. Jakby coś gdzieś, coś tak, powiało, żeby rozeszło się, no to można wrócić do brzegu. Tak, żeby można było przejechać po tej platformie, no. Ludzi jest ogrom, naprawdę jest ogrom ludzi. Niektórzy łowią tylko ryby, my się dzisiaj dobrze bawimy. Tak. I przy okazji chcemy złowić rybę, ale nawet jakich tych ryb nie będzie, tak jak wcześniej wspominałem wam, nikt po latach nie pamięta, ile złowił ryb. Ale każdy pamięta takie wydarzenie, taką imprezę, takie spotkanie ze znajomymi, taką dobrą zabawę.
tutaj jeszcze do Krzyśka zajrzę. Ale masz fajną ciepło. Okej, ty masz 65 stóp, to tak jak ja. No, fajne dno jest, zobacz. Troszeczkę piasku jest, troszeczkę muszli, jakieś takie, wiesz, wyższe, niższe punkty. Była jedna ryba, ale kompletnie bez zainteresowania. Co no. się dzieje? Zero, zero kurentu jest pod lodem. Może jak się woda ruszy, będzie troszkę lepiej. No ja też idę coś spróbuję połowić. Ryby widziałem, przepływały. Ale nie były zainteresowane. Może będzie troszkę później, no. Słuchaj, na razie oprócz ryb to wszystko dopisuję. Tak. A ryby, no to co? Jak będą, no to fajnie. Za dużo nas jest, bo to trzeba byłoby dziurę wywiercić, kamerę wrzucić i zobaczyć takie bardziej wyżej, niżej struktury dna, właśnie na tych rafach. O, jest ryba. Okej, no. Ale zainteresowania zero. Ja to nie widzę swojej przynęty gdzieś. No ona podpływa, ja widziałem, tam ryba, jak ja byłem, to ryba coś z nas ściągnęła, bo aż tak. Zamieszanie, zaś tutaj też od dna poszło, zobacz tak, jak poszło tak. od dna. No widzisz, jedna rybka przepłynęła, no ale... Słuchaj, ja też lecę połowić, bo kurde, nabrałem takiej ochoty, jak widzę te ryby, żeby cokolwiek pomachać, to będą, a jak ryba będzie, no to fajnie. Będzie coś się działo, na pewno. Okej, widzę, no. Tak przy 55-8... A stopa głębokości straciło kolor. Rubin się zrobił. Słuchaj, no w sumie masz kolorowy. Biały to kolor, czarny kolor. No to jest kolorowy. Najważniejsze, że jest kamera, wiesz, fajnie widać. I to jest jak gra wideo, nie? Coś na pewno będzie, no. Żebyś wiedział. Jak wideo. Ma pan kasety? O takie. A wideo? To jest chyba. Wiesz co, może kurent? No może taki tak, właśnie też przywalił. Bo właśnie idzie z tamtej strony, ja widzę na kamerze, że no jakby tak? od tyłu idzie, no. No ale to strasznie duże, ile tutaj jest? 30-40 metrów między nami? I taki ten, no. I 20 stóp różnicy. Ja zauważyłem, że bo kamera jak idzie, to ja, w jedną stronę kamera jest tak, mam tylko mały prześwit, a w drugiej stronie mam większy prześwit od na ekranie, czyli pokazuje, że rzeczywiście jest duży spadek terenu tutaj. Mhm. Ja zauważyłem, że linia domków jak idzie pod kątem. O no. I widzisz, one idą stamtąd, z tego kąta, w tamtą stronę, czyli wygląda na to, że spadek jest w to, a tu jest płytsze. Wszystko te linii w tą stronę będzie płytsze, a w tą linię wychodzi, że jest głębsze. No ale... One muszą, te domki, co tutaj stoją wszystkie, muszą stać na jakimś spadzie właśnie. O, widzisz, stoją, idą. Przechodzą tam z tyłu. Nie wiem, czy będzie widać też słabe światło, ale tutaj poszło jedna właśnie. Przechodzą cały czas. Z jednej strony właśnie zauważyłem, że od prawej do lewej przechodzą. Okej. Okay. Teraz się akurat kamera się ustawiła, ale może zaraz się przesunę. Może będzie widać więcej. Bo akurat nie chce się przesunąć. A widzisz, jest różnica od razu głębokości. No. Widać, że jest właśnie w tą stronę spadek. Ale jednak kamera jest fajna, fajna sprawa. O tak. Zobaczyć dno właśnie. Mam taki fajny kamień gdzieś leżący tam. To nie jest kamień taki. O, w tym miejscu nam biorą. Tutaj zaraz właśnie. Teraz tu się powinno zaraz zejść. Tam trochę schodzi czasu, nie? O tak, no to za 70 stóp to ściągnąć taką małą murmyszkę. Karent jest, ale jednak widzę, że patrzę patrząc po kamerze. Murmyszka stoi tak samo. Nawet ostatnia ryba nam się trochę w kamerę wpakowała. O jest, widzisz, spadła murmyszka. A zobaczymy, co się będzie działo. Nie popuszczaj jej. No i teraz ciągnij. Ciągnij? Co się dzieje? Zwijaj. Co się dzieje? Co się dzieje? Powoli, Matuś, powoli. Co się dzieje? Jest! Jest ryba, wow! Jest tutaj nasz wędkarz wytrwały. Mati, brawo! Co się dzieje? Chcesz zdjęcie? Masz, dalej. Coś się podziało. O, sorry. O, jaka piękna. Brawo! Matusz! No wypuścił w końcu, nie? Brawo, Mati! Wyszła ładnie. Żeby nie było w panierce. Za
pocałuj ją. O tak, no. Pocałuj ją. Pocałuj. Szybciutko, szybciutko. Ona idzie do wody z powrotem. Nie. Badi, to nie jest ryba. Badi! Co się dzieje? Tutaj jestem, uśmiech. Jedna ryba, ile radości. Dobra, a to życie z powrotem. Fajnie, fajnie. A słuchaj, ale dno. Ale ty też to wylała, kuźwa. Ja widziałam. A ty nie oblała. Słuchaj, widzę, że się zdenerwowałeś. Nikt nie chciał tańczyć, zwinąłeś parkiet tak. Do tańczenia, wziąłeś parkiet do palenia. Do palenia. Będzie kiełbacha robiona, kubasa będzie robiona. Tak? A jak? Kiełbasy u nas dostatek. Ale paruwa to tylko jedna. No zobaczcie. Jedzie rybka. Jedzie. Z dużo lodu, nie chcę zahaczyć tak. Haczykiem o... Główką do dziury. Tak. A, jest! Jest. Dużo, no ale jest rybka. Jaka ładna. Proszę. No, jest rybka. Dziękujemy. Na Gobiego. Pokaż jaki zestaw masz. O, masz taki, o. Gumka, główka. Okej. Okay. Ona jest akurat ze skrzydełkiem, wiesz, bo... Okej. Okay. Moja filozofia no, jest żeby taka, błyszczało. Żeby... One przychodzą, jak się coś dzieje. Aha. To skrzydełko bełta muł podnosi. Okay. I jak podbijasz je wyżej, to ten muł po prostu robi taką chmurę trochę. Nie? I one są zaciekawione, nie? Okej. Okay. Mnie to działa do tej pory. Działa, bo masz dwie ryby, no. No, wiesz, jakby było cicho, powiem ci jadać no, tak. No ja wiem. Jakby było cicho, to bym miał ja też miałem i podpływają, no. Ale to jest jak jest, są warunki jakie są, także łowimy tak jak łowimy. To co jest? Jest przyjechaliśmy tutaj nie na ryby. O właśnie. Przyjechaliśmy tutaj nie na ryby. A na co przyjechaliśmy? Na Crown Royala. A ja myślałem, żeby się spotkać, dobrze się bawić, ale chyba to jedno z drugim idzie w parze. Wszystko idzie zawsze w parze. Jak widać można łowić ryby. Dyrektować się trunkiem i mieć super spotkanie koleżeńskie. A to szwagier masz taki woreczek pod kolor do tych, do spodni. Tak, bo ja sobie wszystko pod kolor kupuję. Ale tu mam pod kolor bat od wędki. Brania, że tego larwy nie słychać. Nie wiemy tego porta, nie wygląda kurczę, wygląda kurczę to. Zrobię zdjęcie. Jak widzicie, jesteśmy tutaj dużo osób, ale są także ze mną chłopaki z JD, Outdoorsman, Dawid, Kuba. Jeżeli chcecie zobaczyć przekaz dzisiejszego dnia troszeczkę z innej kamery, zapraszam do nich na ich kanał. To jest po angielsku, ale myślę, że większość z was na pewno sobie z tym językiem dobrze poradzi. Warto odwiedzić ten kanał. Załączam link w opisie do chłopaków. Jeżdżą w różne inne miejsca, zawsze warto zajrzeć. Ktoś, kto lubi łowić ryby, ten znajdzie na pewno coś ciekawego u nich. Co u was, chłopaki, można zobaczyć innego niż u innych na kanale? Co jest? Na pewno maski. Maski jego łowicie. Duże ryby. Dużo panfiszy, nie? Tak, tak. Nie tak jak jedno, co mogę... Dziękuję. Jedno co można na pewno o chłopakach powiedzieć, to że są hardkorowymi wędkarzami.
Jak jest, nieważne czy jest zimno, czy jest noc, czy jest dzień, czy jest deszcz, chłopaki łowią ryby. Przynajmniej zawsze się starają. I za to pełen podziw dla nas, nie? Dlatego zapraszam, odwiedźcie ich kanał, kto ma ochotę. Jak wam się spodoba, zostawcie suba, zostawcie im łapki w górę. Chłopaki się bardzo starają, na pewno będą mieli sukces z tym, co robią, bo wiesz, to sami zobaczycie, z pasją to robią, a kto jak robi coś z pasją, to zawsze się dobrze bawi. Dobrze, dziękujemy wszystkim. No i zapraszacie na swój kanał, nie? Tak, zapraszamy. Okej. Okay. Kto by tam myślał o rybach, jak tu tyle kiełbasy, nie? Mamy tu całą kiełbasiarnię. Torty. Ale ty, ludzie przezroczysty zrobił. Będzie jaśniej. Będzie jaśniej. Będą lepiej gryzły. Matuś? Zobaczcie. Można? Kawasaki? Można. Można, prawda? Ja nigdy Hondy nie miałem. Nie miałeś Yamahy? Na Windy komuś na zawodach czerwonych kład, to nie ma kłada? Nie. To było Grizzly czerwone? Bardzo został otwarty. Miałeś Hondę. Talerzyki. Okej, jak smakuje? Dobra, daj, blaron bilda. Ty, a ty jedziesz na dwa talerze? Nie, to kuby. Okej. A jakąś pierwszą lepszą z brzegu. Ta może być. Dużą. Ja potrzebuję najmniejszą. Nie będę wszystkiego dużego. Kiełbasa może być mała. Ja to tylko skromnie. Dzisiaj. A proszę, bardzo dziękuję. A przyniosę chlebka. Pewnie. Dzisiaj to bardziej na wesoło niż rybnie. Czasami trzeba, no. Słuchaj, no. Jak najbardziej. Ja proponuję następnym razem w ogóle wędek nie brać. Bo to jest niepotrzebny balast. Pierwszy dzień tak robimy, proszę. A po tygodniu dałabyś mi jedną? Bardzo ci dziękuję. A proszę, uprzejmie. Nasza dzisiejsza jubilatka. Jubilatka, nie? Jubilatka. Latka leco. Ja tam słyszałem jakieś pretensje do kogoś, że już skończył 40, więc... Ale normalnie widziałem! Mam nadzieję, że jest, bo to walka o życie. No walkę zrób! Jak nie, to pierwsze ryby by zwinęły. Maria, jakby panie kiełbaska, to zawsze... W planach były. Słuchaj, póki te kłady nie zaczęły tutaj jeździć, to jeszcze coś mi wychodziło. Ale teraz już nic nie wyjdzie. Ale laski też jest muszą skasowane. Mieć fan. Tak. Słuchaj, no. Ja tu słyszę, że laski fan to mają cały czas. A plany na fan to jeszcze są. Ale to zawsze tak jest w sobotę, w niedzielę. Od jest rana tak. Siedzimy i łowimy. I mamy komplet. Bo kat morderca jest. I cicho, cicho. Albo profen i cicho tak. Już więcej nie piję. Tak. O, jak najbardziej, no to trzeba przytupem. Beata, no to co, nakłada i kręcisz bączki, tak? To... Taką prędkością się jedzie jak przy pili, nie? Dokibel. Wow, kręcik! Ojej, utopił mnie wiertło! Juch jeden! Zamiast ryb, Krzysiek szuka ropy. No i niestety, jeśli chodzi o
ilość ryb na zero, przynajmniej ja. Tak jak widzieliście, tam były złowione dwie ryby. Wesoło na pewno było z rybami. No, przynajmniej w moim przypadku trochę słabiej, ale się liczyłem z tym, że jak będzie głośno, no to będzie mało ryb. Natomiast, tak jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Super spędzony czas na rybach, z fajnymi ludźmi. Tak naprawdę w tych rybach to chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Więc dajcie łapkę do góry, jak wam się film podobał. Napiszcie komentarz, jak u was wyglądają dni na rybach. No i zróbcie subskrypcję, jak jeszcze nie macie, bo to nie będzie tylko kanał o imprezach i o bezrybnych wyjazdach, ale zobaczycie, że będzie mnóstwo ryb na tym kanale. Po prostu już jest koniec zimy, no i troszeczkę słabiej już z tymi braniami, a i tak jak mówię, no widzieliście ognisko, grill, tort urodzinowy, śpiewanie 100 lat. Fajny dzień, naprawdę. Szczerze, fajny, fajny dzień. Więc śledźcie moje kolejne filmy. Tam na pewno zobaczycie więcej ryb. I do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się, cześć!